I przechodzimy do kategorii wagowej do 69 kg. Jeden pojedynek, narożnik czerwony, Piejek Marcin, PKB Poznań, Sielawa Piotr, Hetman Białystok. No myślę, że tutaj zdecydowanym faworytem jest Piotrek Sielawa z Hetmana Białystok. Zawodnik wielce utytułowany i doświadczony jednocześnie. Piejek Marcin, urodzony w 1992 roku. Jeden z młodych wilczków, które nam się tutaj pokazują na ringu w Koninie. Natomiast Piotr Sielawa, urodzony w 1985 roku, wychowanek klubu Hetman Białystok. No trzeba przyznać, że tutaj Piotrek zabrał się ostro do pracy. I wydaje mi się, że jak najszybciej chce skończyć ten pojedynek. Z racji tej, no, że los tak chciał, 9 zawodników, on trafił na ten los, który zmusza go do stoczenia jednej walki więcej od swoich przeciwników. Walki eliminacyjnej, która właśnie się toczy. Ale od początku starcia, pressing w wykonaniu Sielawy, lokuje to prawy, to lewy cios na górę, poprawia na dół. Uważam, bardzo słuszna decyzja sędziego ringowego, tutaj Piotr chciał wykorzystać tam lekkie przytrzymywanie przez Marcina Piejka i no takim zapaśniczym gestem trochę chciał powalić swojego przeciwnika na matę. Niemniej jednak sędzia Kazimierz Kiczyński bardzo szybciutko wyczuł zamiary Piotrka i po prostu zakwalifikował to jako jego faul. Marcin Piejek jeszcze ma piękny prawy prosty w wykonaniu Marcina teraz. No ale no teraz Piotruś bardzo ładnie zaatakował swojego przeciwnika. Zamarkował prawy sierp, wykończył lewym prostym i kolejny lewy prosty na zakończenie rundy trafia Marcina Piejka, który jednak tą rundę dosyć wysoko, wydaje mi się, przegrał. Niemniej jednak dwie rundy, które pozostały do rozegrania tego pojedynku, pokażą nam, na ile Marcin jest przygotowany do walki seniorskiej. W narożniku czerwonym oczywiście jako sekundant Michał Nowak. Myślę, że klub PKB Poznań to naprawdę bardzo zdecydowanie przewyższający wszystkie kluby w Polsce, jeżeli chodzi o kadrę zawodniczą, jeżeli chodzi o trenerskie sprawy. No duża zasługa w tym prezesa Zdzisława Nowaka, który naprawdę poświęca wiele czasu na odpowiednie funkcjonowanie klubu PKB Poznań. Wiadomą sprawą, starty w Bundeslidze również owocują tutaj w spotkaniu z naszymi czołowymi seniorami. Z tej racji, że PKB Poznań boksuje w Bundeslidze już drugi sezon, w zeszłym roku zakończył rozgrywki bodajże na 5. miejscu
w tym roku również z dużymi szansami na pokazanie się, myślę, lepsze niż w roku zeszłym. A w ringu, jak Państwo widzą, Piotr Sielawa kontynuuje serię celnych ciosów. No i właśnie efektem tego jest wzięcie czasu przez sędziego ringowego, który skierował zawodnika z Poznania do narożnika celem wytarcia po prostu zbyt zabarwionej twarzy na czerwono. Niemniej jednak Marcin nie daje za wygraną, stara się tutaj. Ale kolejne ciosy w wykonaniu Piotra Sielawy trafiają. Lewym sierpem odpowiada Marcin Piejek. Zawodnik z Poznania jak może chce uprzykrzyć życie Piotrowi Sielawie. Ale ten sprytnie zaś stepami unika tych jego ataków. I w chwili dekoncentracji Marcina Piejka lokuje ciosy celne na jego głowie. Piękne są te odchylenia Piotra Sielawy, gdzie przepuszcza atak Marcina i wtedy po prostu bardzo sprytnie trafia ciosami zawodnika z PKB Poznań. No jest to kwestia, powiedzmy, samego wyszkolenia, rutyny pięściarskiej, które tutaj biorą górę nad młodym, jeszcze mało doświadczonym zawodnikiem. A w narożniku niebieskim reprezentant klubu BKS Hetman Białystok, w narożniku trener Stanisław Wąsowicz, Wąsowski, przepraszam, Stanisław Wąsowski, pomaga mu Andrzej Liczik, który reprezentował wielokrotnie barwy Polski, wiadoma sprawa, Andrzej Liczik z pochodzenia i urodzenia Ukrainiec, podwójne obywatelstwo posiada, na Mistrzostwach Europy po prostu reprezentował nasz kraj, a teraz kończy swoją karierę pięściarską, jeszcze startuje tutaj w kategorii do 60 kg. Prezentuje, jak na nasz rynek bokserski, naprawdę doskonałe rzemiosło pięściarskie, ale on stara się tutaj zdobywać doświadczenie trenerskie z racji tej, że silne ciosy z lewej i prawej ręki w wykonaniu Piotra Sielawy powodują liczenie Marcina Piejka. Trafiona z czasem interwencja sędziego ringowego. No teraz Piotr trochę poleciał na oślep i tutaj Marcin mógł wykorzystać to, ten chaotyczny atak w wykonaniu Piotra Sielawy. Kolejny prawy sierp, który aż zgiął Marcina Piejka i teraz ten stara się po prostu przetrzymać, chcąc chwycić zawodnika z Białegostoku. Ale nadarzyła się inna okazja, po prostu defekt kasku pozwoli zawodnikowi z Poznania
dojść do pełnej dyspozycji. No tutaj już pełna dominacja w wykonaniu Piotra Sielawy. Kolejny prawy sierp, taki nad lewą ręką, która była zbyt opuszczona i teraz ten prawy sierp po prostu bardzo mocno trafia i sędzia Kazimierz Kiczyński wyliczył zawodnika do 8 i wznowił pojedynek. Wydaje mi się bardzo zasłużone brawa kibiców z Konina, które potwierdzają przewagę zawodnika z Białegostoku.